Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Ta sprawa wyróżnia się wieloma dziwnymi wątkami i przykuwała uwagę opinii publicznej przez lata, cały czas na tym samym poziomie. Zainteresowani nie odrywali od niej wzroku ani na chwilę. I może nic dziwnego, bo jak podsumowuje CBS News, mamy tu szpiegowski długopis, plastikową nasadkę na igłę i wiewiórki jako alibi. Już sam ten zestaw każe się zastanowić, co musiało się dziać wokół Susan. Dziś, jak sami widzicie, niesamowicie tajemnicza sprawa zniknięcia w dzień matki pani Morphew. Kiedy wydawało się, że główny podejrzany w tej sprawie stanie przed sądem, sędzia zdecydował, że na razie nic z tego, choć nie zamknął prokuraturze drzwi do ponownego oskarżenia. O co w tym wszystkim chodzi? Barry Morphew 10 maja 2020 roku wyruszył w drogę do Broomfield w stanie Colorado. Miał do przejechania 150 mil ze swojego domu na przedmieściach Salida. Teraz właśnie się zorientowałam, że po raz kolejny będziemy mówić o dniu matki, który okazał się pechowy także i w tej sprawie. Wszystko zaczęło się jednak od pięknych życzeń SMS-owych, od córek, które składały życzenia mamie, obiecując, że potem ją uściskają i wycałują. Na razie pisały SMS-y, ponieważ spędzały akurat czas na kempingu, choć powoli wyruszały już do domu. Spodziewały się, że mama podziękuje i zrobi plany na drugą część dnia. Ona jednak nie odezwała się do nich ani słowem. Powiedzieć, że było to dziwne, to jakby nic nie powiedzieć. Jedna z córek, Mallory, od razu zaalarmowała ojca, że mama się nie odzywa i jest to bardzo dziwne. Rodzina próbuje się skontaktować z Susan, ale bezskutecznie. W końcu Barry wpada na prosty pomysł. Nic przecież nie stoi na przeszkodzie, by tak dla pewności, że wszystko jest w porządku, poprosić sąsiada, by ten zajrzał do domu kobiety i sprawdził, czy ta na przykład nie złamała nogi, czy nie zemdlała gdzieś w domu. Mężczyzna uświadomił sobie jednak, że gdyby tak było, to przecież i tak Susan nie podejdzie otworzyć drzwi. Ale będzie można mimo wszystko sprawdzić wstępnie, czy jest w domu, patrząc, czy przed nim jest jej rower górski. Bo gdyby tego dnia gdzieś wyruszyła, to tylko rowerem. Sąsiad staje przed domem Susan, ale nie widzi roweru. Dochodzi jednak do wniosku, że kobieta mogła go przecież gdzieś schować, może być w środku domu. Ale i tak nie może się w żaden sposób skomunikować z Susan, która nie odpowiada na jego nawoływania, stukanie do drzwi i nie słychać ze środka domu żadnych hałasów, wołania czy w ogóle jakichkolwiek śladów życia. Sąsiedzi zaalarmowani sytuacją zawiadamiają Barego, że coś jednak jest rzeczywiście nie tak. A może Susan wyjechała na wycieczkę rowerową i coś jej się stało? Mąż dochodzi do wniosku, że mogło tak być i prosi, by zawiadomić służby ratunkowe. Sam jednak zajmuje się jeszcze swoimi sprawami w Broomfield i nie wyrusza od razu. Rozdziela tam swoje zadania i narzędzia, kończy także formalności w hotelu, w którym ekipa jest zameldowana. Wyrusza do domu dopiero po godzinie 18, choć już od kilku godzin wiadomo, że coś jest nie tak. Można jednak przypuszczać, że nie musi to oznaczać jeszcze nic bardzo alarmującego. Mąż zapewne nie zaczynał od dopuszczenia do siebie najgorszych scenariuszy. Być może w tamtym czasie miał nadzieję, że gdy tylko policja wstępnie przeszuka trasę, którą powinna poruszać się żona, znajdzie Susan ze skręconą kostką albo przy zepsutym rowerze. I tak skończy się cała historia. Tak się jednak nie zdarzyło. Policjanci, przypuszczając, że Susan porusza się rowerem górskim swoją ulubioną trasą, podążają tym tropem. I w końcu na zboczu klifu, względnie niedaleko jej domu, odkrywają rower poszukiwanej. Starają się zrozumieć tę scenę. Jeżeli kobieta spadła z klifu, z pewnością będzie to łatwo ustalić. Znajdą ją albo chociaż czerwone plamy, być może jakąś porozrywaną odzież lub jej fragmenty, połamane rośliny wskazujące na to albo którędy spadała i gdzie jest, albo jaką drogą odeszła z miejsca wypadku. Niestety jednak na zboczu owszem leży rower, ale dookoła nie ma dosłownie żadnych śladów wypadku, ani walki. Nie ma czerwonych plam, porozrzucanych rzeczy, ani też kasku, który kobieta po wypadku zapewne zdjęłaby i nie niosłaby go ze sobą dalej.
Wszystko wskazuje na to, że no ciała nie ma, więc prawdopodobnie wstała i gdzieś poszła. Kask stanowiłby tylko zbędne obciążenie. Ale nigdzie go nie ma. Udaje się na niego trafić jakiś czas później, dopiero mile od autostrady w innym miejscu. Początkowo wydawałoby się to może nawet logiczne. Być może odruchowo zabrała ze sobą ten kask, przeszła jakiś fragment drogi w szoku i dopiero potem pozbyła się zbędnego balastu. Jednak spojrzenie na tę sprawę zupełnie się zmienia, kiedy śledczy ze zdumieniem odkrywają, że plecak przygotowany na wyprawę z wodą i energetyzującymi przekąskami, specjalnymi okularami przeciwsłonecznymi na rower, wciąż znajdują się w samochodzie. Wygląda to tak, jakby Susan Morphew wcale nie wyjechała na wyprawę, a ktoś zabrał jej rower i porzucił go na tym zboczu. Potem pozbył się kasku. Teraz śledczy zaczynają rozumieć, dlaczego w pobliżu klifu nie było żadnych śladów krwi, wypadku ani ścieżki, którą wydeptałaby kobieta, próbując wdrapać się na górę. A zapewne nie byłoby to dla niej łatwe, bo byłaby poobijana. Z pewnością nie wyskoczyłaby na górę jak łania, zwinnie i gładko, kilkoma sprawnymi ruchami. Prawdopodobnie przytrzymywałaby się gałęzi czy krzaków, cała obolała. Teraz śledczym wydaje się pewne, że wypadek został zainscenizowany, a Susan nigdy nie było w pobliżu tego klifu, a w każdym razie nie tego dnia, w którym zniknęła. Co prawda rodzina próbuje argumentować, że jednak wypadek jest prawdopodobny, bo Susan nie była jeszcze bardzo doświadczoną kolarką i łatwo mogło coś pójść nie tak, ale ten argument niczego nie zmienia, bo nie ma żadnych dowodów na to, że w ogóle wyjechała z domu. Jednak jeśli przyjąć hipotezę, że ktoś ten wypadek sfingował, to zapewne po to, by pozbyć się kobiety. I teraz jest pytanie, jak to zrobił? W pobliżu znajduje się zbiornik wodny, który teoretycznie mógłby być idealnym wyjściem z sytuacji dla kogoś, kto chce się pozbyć ciała. Płetwonurek jednak zanurza się w toń, ale podejrzenia śledczych nie potwierdzają się. Ciała pod wodą nie ma. Sprawa robi się coraz głośniejsza. Ludzie zaczynają przyglądać się z niedowierzaniem sytuacji. Dlaczego ta kobieta, matka, pani pięknego domu, która miała swoje pasje i w jakimś sensie zaczynała życie od nowa w zupełnie nowym dla niej miejscu, miałaby nagle teraz zniknąć? I to najprawdopodobniej za sprawą osoby trzeciej. Co się wydarzyło? A może ta rodzina jak z obrazka wcale nie była taka idealna? Może jej życie to wcale nie była bajka? Sprawa z czasem zelektryzuje już nie tylko lokalną społeczność, ale cały kraj poruszony dziwną historią. A to za sprawą szpiegowskiego pióra, znalezionego ponad tydzień po tym, jak Susan zniknęła, w pomieszczeniu przylegającym do sypialni małżeństwa. Była to garderoba, czy też taki schowek, w którym można było przechowywać również na przykład pościel czy inne drobiazgi. Pewnie teraz zastanawiacie się, czym właściwie jest taki szpiegowski długopis, szpiegowskie pióro. Jak ono działa? Wygląda jak normalne pióro, o ile ktoś nie przyjrzy się temu wynalazkowi bliżej. Bo w rzeczywistości jest to urządzenie nagrywające dźwięk, które włącza się, gdy słyszy ludzkie głosy. Policjanci interesują się pochodzeniem tego pióra. Zastanawiają się, jaka była jego rola. Kto za jego pomocą zbierał informacje? Taki podstawowy, ogólny wniosek był prosty. Najwyraźniej jeden z małżonków nie ufał drugiemu, co jak się szybko okazuje, miałoby sens. Już pierwsze przesłuchania wyjaśniają, że małżonkowie tak naprawdę nie znaleźli się w Solida w Colorado, tylko po to, by być bliżej swojej najstarszej córki Mallory. Co prawda oficjalnie oświadczyli, że dziewczyna właśnie tam obecnie uczyła się w koledżu i nie chcieliby, aby została zupełnie sama. Zależało im na tym, aby czuła się bezpieczna, odnosiła sukcesy w nauce. Poza tym ostatnio w rodzinie pojawiały się różnego rodzaju choroby i chcieli odciąć się od przykrego, smutnego okresu w ich życiu. Susan walczyła z nowotworem. W każdym razie kilka osób wiedziało, że tak naprawdę miała to być szansa dla Susan i Barego na nowy rozdział w ich małżeństwie, które ostatnio bardzo ucierpiało. Znali się od końca szkoły średniej. Oficjalnie ich związek rozpoczął się w 1994 roku. Wtedy pobrali się i początkowo było to bardzo szczęśliwe małżeństwo. Obydwoje spełniali się zawodowo, Barry był architektem krajobrazu, który od razu pracował na swoje nazwisko.
założył własną firmę, natomiast Susan była nauczycielką. Kiedy firma Barego zaczęła dobrze prosperować, kobieta doszła do wniosku, że dużo korzystniej dla rodziny będzie, jeżeli zostanie w domu i zajmie się wychowywaniem Mallory i Macy. Zrezygnowała z pracy zawodowej i całą energię włożyła w dom. Okazało się to jednak ostatecznie nie najlepszym posunięciem, ponieważ kobieta, wcześniej bardzo aktywna, kontaktowa, zaangażowana w różnego typu inicjatywy, otwarta, nagle zamknęła się w czterech ścianach i szybko się okazało, że potrzebuje kogoś, z kim mogłaby porozmawiać, kto byłby jej bliski. A nie mógł to być mąż, bo to on był sprawcą wszystkich jej problemów. Szybko odkryła, że świetnie się bawi na Facebooku, gdzie nawiązywał kontakt z wieloma kobietami. Tłumaczył jej, że wszystko to kontakty zawodowe. Powinna to znosić dla dobra firmy. Nie robi nic złego, nawiązuje kontakty. Ale kobieta była przekonana, że zupełnie nie o to chodzi. I pewnego razu wysłuchał jej ojciec sześciorga dzieci, Jeff Liebler, który w tamtym czasie był w związku małżeńskim. Znali się od lat. Zdaje się, że albo byli parą, albo przyjaciółmi jeszcze w szkole średniej. Potem ich drogi się rozeszły, ale dwa lata przed zniknięciem Susan znowu zaczęli rozmawiać. Wszystko wskazuje na to, że aż do zniknięcia Susan ta para była sobie bliska, ponieważ 9 maja 2020 roku, dzień przed zniknięciem Susan, zrobiła ona selfie, gdy wypoczywała, opalała się w ogrodzie. Taka fotka trafiła do Jeffa, co wydaje się potwierdzeniem, iż byli w zażyłych stosunkach. Jeśli Susan ukrywała tę relację przed światem, choć wydaje się, że nie przed mężem, ale do tego dojdziemy, to nie do końca z troski o siebie, ale być może nie chcąc zaszkodzić Jeffowi, choć nie wiem, w jakiej on ostatecznie był sytuacji prywatnej. Tak czy owak wiadomo, że ona sama była zdecydowana zakończyć swoje małżeństwo. Można by rzec wreszcie i całkiem odmienić swoje życie. Pisała przyjaciółkom, że jej mąż od lat zachowuje się jak Jekyll i Hyde. Raz bywał spokojnym mężem, który wydawał się interesować nią i rodziną. A kiedy indziej był całkowicie kontrolujący, pełen pretensji, wściekły, naburmuszony i z niczego niezadowolony. Ciągle ją dręczył, miał jej coś za złe, kontrolował każdy jej ruch, a przede wszystkim każdy wydatek. O rozwodzie nie chciał słyszeć. Wiadomo, że kobieta wysłała co najmniej jedną wiadomość do męża, z której jasno wynikało, że dla niej ich małżeństwo, bez względu na to, co on myśli, jest już zakończone i nie obchodzi jej już, co on robi ze swoim życiem i co też robił od lat. Wyraziła tylko przekonanie, że teraz trzeba to wszystko załatwić polubownie. Wszystko wskazuje na to, że Susan była przekonana, iż jej mąż ma relacje pozamałżeńskie. A ponieważ wypierał się tego zdecydowanie, podjęła próbę udowodnienia mu swoich racji. Nie wiadomo, czy przypadkiem, czy wiedziała, że nagrywa również swoje rozmowy i jej to na przykład nie obchodziło. W każdym razie zarejestrowała również swoje dyskusje z ukochanym, bo wszystko wskazywało na to, że to właśnie ona kupiła to pióro. Policja wiedziała więc już o romansie z jakimś mężczyzną z Michigan, bo nie od razu było wiadomo z kim, czekała jednak, aż on się sam zgłosi. Tak się jednak nie stało przez pół roku. Śledczy szukali. Jak się miało potem okazać, ojciec sześciorga dzieci robił wszystko, by usunąć wszelkie ślady relacji z Susan. Detektywom udało się jednak trafić na jego ślad i odwiedzili go w domu. Ale wówczas okazało się, że podjął współpracę i to zaskakująco otwartą. Od razu oddał próbkę DNA, swój telefon, podał śledczym wszelkie hasła do swoich kont. Nawet tych, które sam usunął. Ale ewidentnie działał tym na swoją korzyść, ponieważ dzięki temu można było prześledzić wszystkie jego ruchy 9 i 10 maja, a tym samym oddalić od niego wszelkie podejrzenia. Miał alibi, a wszystkie jego kontakty w tym czasie zostały prześwietlone. Wydawało się, że nie mógł także zlecić ataku na Susan. 9 maja wysłali do siebie 59 wiadomości. W tym Susan właśnie to ostatnie selfie, dzięki któremu wiadomo było, kiedy z całą pewnością jeszcze żyła. I wtedy właśnie ta korespondencja się urwała. Najprawdopodobniej to wówczas Susan została przez kogoś zaatakowana. Policjanci od razu dochodzą do wniosku, że kluczem do rozwiązania sprawy jest korespondencja z mężem, który poinformował ją o 14:26, że jest w drodze do domu.
To było 9 maja. Nie otrzymał jednak odpowiedzi. Ponowił kontakt z pytaniem, czy wyszła, ale Susan milczała. Wiadomo było jednak, że wracał do domu. Śledczy byli przekonani, że to wtedy doszło do konfrontacji. Mąż zaatakował żonę, po czym usunął wszystkie ślady, krótko mówiąc, posprzątał. Motyw byłby oczywisty. Susan oświadczyła mu, że chce rozwodu. Nie interesuje ją już przeszłość ani teraźniejsze poczynania męża. Krótko mówiąc, chciała zamknąć ten rozdział życia. Zdecydowała, że to nieodwołalny koniec. Właśnie między innymi SMS, który udało się odzyskać, był dość wymowny. Nie wiadomo jednak, jak przebiegały rozmowy pary. Ale można przypuszczać, że żona przyznała, iż ma już pomysł na nowe życie. A być może nawet wyjawiła, iż w jej życiu jest inny mężczyzna. Małżeństwo było bardzo zamożne, ale głównie za sprawą faktu, że Barry miał dobrą pracę, z sukcesem prowadził firmę i mogli sobie pozwolić na wiele. Być może doszedł do wniosku, że teraz będzie musiał oddać pieniądze, na które ciężko pracował. Możliwe też, że był wściekły z powodu zdrady. Detektywi na podstawie ustaleń techników doszli do wniosku, że to, co się stało, musiało mieć miejsce w pobliżu głównej sypialni, ponieważ na framudze drzwi było widać charakterystyczne, pionowe, świeże pęknięcie. Wydarzyło się tu coś gwałtownego, tak jakby ktoś zabarykadował się w sypialni, a ktoś inny próbował się do tej osoby dostać i w ten sposób doszło do tych uszkodzeń. Ponieważ para przeprowadziła się tu dość niedawno, łatwo było ustalić, czy to pęknięcie framugi było tam już w momencie, gdy kupowali dom, ale poprzedni właściciele zaprzeczyli. Barry oświadczył, że nie wie, skąd to pęknięcie. Wydawało się to dziwne, bo musiało się przecież wiązać z czymś dość gwałtownym, co raczej nie powinno umknąć uwadze pana domu. Detektywi natknęli się w tym domu na pistolet używany do usypiania zwierząt. I uważali, że być może najpierw mąż uśpił żonę za pomocą specjalnego środka, ona zdążyła jeszcze zamknąć się w sypialni, ale on potem już nie mógł się do niej dostać i wyłamał drzwi. Tymczasem udało się również ustalić, że z całą pewnością 9 maja w kluczowym czasie Barry był w domu, ponieważ telefon logował się co chwilę z różnych miejsc na terenie całej posiadłości. Co było zdumiewające, bo świadczyło o tym, że Barry robił coś bardzo aktywnie. Cały czas się przemieszczał, tak jakby coś może wnosił i wynosił, ale wyjaśnił, że tego dnia wyjątkowo irytowały go wiewiórki, które były istnym utrapieniem. Podchodziły coraz bliżej domu, psociły i przeszkadzały, więc biegał po posiadłości i strzelał do nich z tej broni ze środkiem usypiającym, ale nie wiem, jak to się kończyło, czy po to, by je odstraszyć? No chyba nie, bo przecież one usypiały. Czy po prostu ostatecznie wyeliminować? Ale technicy przygotowali taką mini mapkę na podstawie aktywności telefonicznej i okazało się, że większość trasy prowadziła tak naprawdę po domu, co sugerowało, że Barry ścigał nie wiewiórki na zewnątrz, ale najprawdopodobniej swoją żonę, Susan, by wycelować w nią z pistoletu ze środkiem usypiającym. Barry nie wysilał się jakoś szczególnie, by wymyślić, co też takiego robił w ciągu całego wieczora. Po prostu oświadczył, że przed 20 zaczął przygotowywać się do snu i spał już od tej właśnie godziny, co zaskoczyło śledczych, bo dorośli ludzie niezbyt często kładą się spać w porze, o jakiej zasypiają przedszkolaki. Przyjrzeli się więc wszystkiemu, co mogłoby udowodnić, że raczej tak nie było. Postawili na ciężarówkę, wyposażoną w coś w rodzaju czarnej skrzynki. Chodzi bardziej o to, że tego rodzaju samochody mają system zapisujący każdą aktywność pojazdu. Barry z pewnością nie spał co najmniej do 21:30, bo właśnie wtedy wsiadł do ciężarówki i cofał nią, zbliżając się do domu. Śledczy próbowali sobie wyobrazić, jak mógł wyglądać ten dzień, gdy Barry wrócił do domu, zakładając oczywiście, że użył tego pistoletu ze środkiem usypiającym. Założono, że wszedł do domu od strony jakiegoś pomieszczenia gospodarczego i tam przygotował się spokojnie do ataku. Żona jeszcze nie wiedziała, że był w domu. Przeszukano więc z tą myślą m.in. suszarnię domu przy garażu i tam istotnie znaleziono przezroczystą plastikową nasadkę igły, która miała świadczyć o tym, że mężczyzna wszedł do garażu połączonego z pralnią i suszarnią, zdjął nasadkę ze strzykawki, załadował strzałkę ze środkiem usypiającym
i wyruszył na polowanie, ale nie na wiewiórki, lecz na swoją żonę. Barry konsekwentnie nie silił się na fantazję, oświadczając po raz kolejny, że nie wie. Tym razem w jaki sposób nasadka znalazła się w tamtym miejscu. Nie zaprzeczał jednak, że doskonale wie, jak postępować ze środkiem usypiającym i rzutkami paraliżującymi. Co prawda wyznał, że tak naprawdę w ten sposób nielegalnie unieszkodliwiał jelenie, by potem pozbawiać je życia w celu zdobycia ich poroży, a wszystko to na handel. No ale jednak robił to. Tym tłumaczył, że w ogóle angażował się w proceder ze strzałkami. Pokazywał w ten sposób, że ta nasadka to nic dziwnego w tym domu. Wydaje się, że Susan doskonale wiedziała, że jej mąż w rzeczywistości ma w sobie całkiem spore pokłady agresji i bezwzględności. Wykazywał je najwyraźniej nie tylko w odniesieniu do zwierząt. Kobieta nieraz pisała swojej przyjaciółce, że nie potrafi poczuć spokoju w obecności swojego męża. Nigdy nie czuje się z nim bezpiecznie. Robi wszystko, by nie być ani przez chwilę z nim sam na sam. Doskonale wiedziała, że mieszka z wrogiem. Ale gdy 25 marca 2020 roku przyjaciółka zapytała, no to co właściwie z tym rozwodem? Dlaczego ta sytuacja tak się przeciąga? Susan napisała, on nawet nie chce słyszeć o rozwodzie. Wszystko wskazywało na to, że jedynym sposobem, by Susan mogła przekazać mu swoje intencje, były SMS-y, ponieważ mąż nie rozmawiał na temat ich rozstania. Nie był w stanie podjąć tego tematu, ani tym bardziej go kontynuować. Prosiła go więc w SMS-ie o polubowne zakończenie sprawy. Zapewne niemałym przerażeniem napawały ją brutalne sceny w pobliżu domu, o których opowiedział sam Barry. Wyznał, że kiedy tylko widział jakiegokolwiek jelenia zbliżającego się do ich domu, szczególnie takiego z dużymi rogami, od razu myślał, że, cytuję, będą one moje. Powiem dokładnie, co robiłem. Strzelałem do nich, one usypiały, a ja pozbawiałem ich rogów. To całkowicie nielegalne, ale znajdziesz strzałki usypiające wokół mojej posiadłości, ponieważ to ja dopuściłem się tego przestępstwa. Policja prześledziła też ruchy mężczyzny 10 maja i zorientowała się, że jeździł po obrzeżach miasta, w którym pracował, ale nie była to jego zwykła trasa. Wręcz przeciwnie, szukał śmietników i co chwilę pozbywał się jakiegoś rodzaju odpadów. Wyjaśnił jednak to bardzo prosto. Nie chciał płacić za wywóz śmieci, więc radził sobie w ten sposób. Ale detektywi zastanawiali się, jak wyjaśni liczne zadrapania, zarysowania i ranki, które można było łatwo zauważyć między innymi na jego rękach. Ewidentnie te ślady wyglądały, jakby były zrobione paznokciami. Mężczyzna wydawał się z kimś walczyć w ostatnich dniach przed wykonaniem zdjęć, bo policja oczywiście zrobiła taką sesję zdjęciową, dowodową i widać wyraźnie te właśnie obrażenia na jego przedramionach i ramionach. Nie był w stanie racjonalnie tego wytłumaczyć. Ostatecznie prokuratura uznała, że ma już dużo dowodów, a dokładniej to może raczej bardzo mocnych poszlak, układających się w logiczną całość prowadzącą do wniosku, że to mąż pozbył się Susan, która zamierzała go zostawić. Znał tylko jeden sposób, by nad nią zapanować, jak oświadczyła prokuratura. Uciekł się do czegoś, co robił przez całe życie, do polowania i kontrolowania. Tym razem celem była Susan. Postępował tak, jak wtedy, gdy polował na zwierzęta i kontrolował każde w jego pobliżu. Jednak zasadniczym problemem był brak ciała, a więc wyników sekcji. Nie było teoretycznie wiadomo, czy Susan naprawdę nie żyje. A jeżeli nie, to w jaki sposób to życie straciła? W połączeniu z faktem, że Barry odrzucił wszystkie zarzuty, 20 września 2021 roku nie było innego wyjścia, jak tylko zwolnić go z aresztu za kaucją. Być może wpływ na to miała również postawa córek, które nie wierzyły w to, by ojciec mógł zrobić to matce, a przede wszystkim im. Wiedział, jak bardzo by cierpiały. Zdawał sobie sprawę, że w jakiś sposób zrujnowałby im młodość, no w ogóle życie, bo utrata matki położyłaby się cieniem przecież na całej ich dorosłości, a może i starości. A one wierzyły w jego miłość. Były przekonane, że nie dopuściłby się takiego czynu właśnie ze względu między innymi na nie. Cały czas były po stronie ojca i nie opuszczały go w trakcie rozpraw sądowych. A wzmocniły swoją postawę głównie za sprawą wyników testów z 2020 roku, które zlecili adwokaci,
a wykazały, że w Ranch Roverze Susan było obce DNA, nie pasujące do nikogo z rodziny. Udało się je natomiast dopasować do pewnego mężczyzny, którego nazwiska wprawdzie nie podano, ale ujawniono, że ma przeszłość kryminalną i to charakterystyczną. Interesowały go kobiety, na które napadał z zamiarem wykorzystania. Działał m.in. na terenie Phoenix, Chicago i Tempe. I rzeczywiście, w sytuacji, kiedy nie było twardych dowodów na winę Barego, nie znaleziono również ciała, a pojawił się inny podejrzany, którego przeszłość sugerowała, że należy go brać bardzo poważnie jako potencjalnego sprawcę, Barry mógł liczyć na to, że wątpliwości przemówią na jego korzyść. I rozpoczął wielką walkę z prokuraturą, której w tej sytuacji zarzucał wszystko, co tylko jemu i jego obrońcom przyszło do głowy. Chociaż część tych zarzutów jest absurdalna i przesadzona, to są i takie, które sędzia uznał za uzasadnione. A dotyczyły tego, że prokuratura miała zataić kilka dowodów, które mogłyby świadczyć na korzyść oskarżonego. W związku z tym obrona mogła liczyć na przychylność sędziego, który faktycznie wykluczył niejako za karę aż 11 biegłych z 16, których powołała prokuratura, a byli to specjaliści kluczowi, bo mieli się wypowiedzieć na temat DNA oraz przeanalizować dane z ciężarówki i telefonów komórkowych. Teraz ci świadkowie nie mogli stanąć przed sądem. Prokuratorzy bronili się, że przecież nie stwierdzono czy nie udowodniono, że umyślnie postąpili niewłaściwie, że naruszyli procedury. Pracowali zgodnie ze swoją wiedzą i dobrą wolą. I choć zinterpretowano to inaczej, to ostatecznie sankcje po prostu zaszkodzą sprawie. Jeśli uznać, że po ich stronie wystąpiły nieprawidłowości, to były one typowo techniczne, natomiast waga zeznań specjalistów jest w tej sprawie ogromna. Ale koniec końców i prokuratura straciła pewność siebie. Proces miał się rozpocząć 1 maja 2022 roku, ale dosłownie w ostatniej chwili, tydzień przed pierwszą rozprawą, prokuratorzy wystąpili o to, by wstrzymać się z tą całą procedurą, ponieważ w obecnej sytuacji nie ma to sensu. Nie dość, że sędzia wytrącił prokuraturze wszystkie kluczowe argumenty, wykluczając najważniejszych świadków, to na dodatek być może warto było czekać, bo policja z kolei miała nadzieję, że niebawem znajdzie szczątki Susan. Zdradziła tylko tyle, że na razie przeszkodą jest śnieg i lód, który skuwa miejsce, jakie zamierzają przeszukać. Sąd zamroził więc postępowanie, co bardzo nie podobało się obronie. Szczególnie, że założenie było niepokojące. W każdej chwili całą procedurę można było wznowić w razie pojawienia się jakiegokolwiek nowego dowodu. Ale śnieg stopniał i dotąd nic nie wskazuje na to, by spowodowało to jakiś przełom w sprawie. Ciało nie zostało odnalezione, co bardzo ośmieliło Barego, który złożył pozew na $15 milionów. Chciał odszkodowania z powodu naruszenia jego praw obywatelskich. Zarzuty są sformułowane niezwykle kategorycznie i sensacyjnie. Prokuratura okręgowa, jak piszą jego prawnicy, była tak mocno, ale błędnie przekonana, że pan Morphew był jedynym podejrzanym o atak na Susan Morphew, że ukryła wszelkie dowody wskazujące na jego niewinność, a wręcz sfabrykowała dowody i opinie świadczące na jego niekorzyść i pozwoliła świadkom na składanie fałszywych zeznań. Obrońcy mężczyzny uważają, że zespół prokuratorski wywołał dosłownie szał medialny wokół tej sprawy, również manipulując fałszywymi zeznaniami świadków i pomijając dowody, które mogły pomóc ich klientowi. Pojawiło się nawet sformułowanie dotyczące tego, że prokuratorzy stanowią zagrożenie dla społeczeństwa, o ile są w stanie kontynuować takie praktyki i nie zostaną zdyscyplinowani. No ale oczywiście trzeba mieć na uwadze, że same zarzuty osoby, która uważa, że została źle potraktowana przez system, nie oznaczają jeszcze, że takie są fakty. Bo co ciekawe, obrona pana Morphew nie złożyła żadnej oficjalnej skargi na działanie prokuratury. Urządziła konferencję prasową, którą z kolei prokuratorzy skrytykowali. Wszystkie osoby, niezależnie od tego, czy mają do czynienia z potencjalną skargą na ich licencję zawodową, czy z zarzutami karnymi, mają prawo do rzetelnego procesu. Ponieważ nie mamy żadnych informacji na temat skargi złożonej przez adwokatów, nie mamy w tej chwili co komentować.
ale prokuratura zadeklarowała, że niestrudzenie współpracuje z organami ścigania, ofiarami, świadkami i obrońcami, aby zapewnić uczciwy i sprawiedliwy wynik procesu, który opiera się na zebraniu wszystkich dowodów i udostępnieniu ich obronie. Nie wiadomo na razie, jak skończy się akurat ten rozdział tej sprawy, ale córki uważają, że dla ich ojca to jest koniec męki. To była emocjonalna kolejka górska, ale czujemy, że w końcu możemy postawić pierwsze kroki w uleczeniu się, co jest dla nas błogosławieństwem. Po prostu znamy naszego tatę lepiej niż ktokolwiek inny i wiemy, że nie był zamieszany w zniknięcie naszej mamy. Mijają kolejne lata, ciała nie ma, detektywi są przekonani, że kobieta nie żyje, ale no właśnie, ponieważ nie znaleziono ciała, tak naprawdę trudno jest marzyć o tym, by dojście do prawdy i uzyskanie sprawiedliwości poszło szybko i gładko. W takiej sytuacji bardzo łatwo jest podważyć każdy trop, odrzucić wiele poszlak i dowodów, szczególnie, że nie ma żadnych świadków i ani jednego takiego twardego, bezdyskusyjnego dowodu na taki czy inny przebieg wydarzeń. Ale na przyjaciołach i bliskich Susan ogromne wrażenie robią wciąż SMS-y, jakie im przesłała, opisujące jej stan psychiczny. Od lat zmagała się z kontrolującym tyranem, przy którym wciąż czuła się zagrożona, jak opowiadała. Ale nie mogła się od niego uwolnić. Nie było sposobu, by o tym z nim porozmawiać. 8 maja 2020 roku Susan sporządziła nawet listę. Napisała o wszystkim, co ją dręczyło, bolało od lat. Zaczęła od tego, że Barry kiedyś zabrał jej obrączkę i stopił ją. Gdy lata temu zauważyła, że ma rozległe kontakty z wieloma kobietami na Facebooku, o czym już wspominałam, wyjaśnił jej, że robi to wszystko z troski o biznes. Było to dobre dla jego interesów. Napisała również o przykrej sytuacji w Meksyku, kiedy Barry próbował pozbawić ją telefonu, wcześniej go przeszukując. Wyszło na jaw, że przez wiele lat to małżeństwo było bardzo nieszczęśliwe, kompletnie nieudane. Ta relacja była przesycona wzajemną nieufnością, kontrolą i początkowo wielką samotnością Susan, która znalazła miłość. No, co prawda można by dyskutować, czy żonaty ojciec sześciorga dzieci to była dobra inwestycja uczuciowa, ale to już pomijam. Szczególnie, że nie wiemy właściwie, jaki był status tego mężczyzny w czasie, gdy Susan zniknęła. Tak czy owak nie ma wątpliwości, że ona rozstanie z mężem planowała. W końcu ujawniono, że reakcja Barego tylko dobiła psychicznie Susan, ponieważ zaczął grozić jej tym, że jeżeli ona będzie ciągle wspominać o rozwodzie, to on odbierze sobie życie i to w najbliższej przyszłości. Nie wiadomo, czy Susan udało się udowodnić, że jej mąż miał romans, ale sytuacja z grudnia 2021 roku pokazała, że jest coś na rzeczy. Właśnie wtedy sędzia wyznaczony do prowadzenia tej sprawy zrezygnował z tego, bo obrońcy mężczyzny zauważyli, że wystąpi konflikt interesów. Sędzia miał pozostawać w przyjacielskich relacjach z prawnikiem, który reprezentował dziewczynę Barego, a ona miała zostać wezwana na świadka w procesie. Oczywiście nie wiadomo, co by powiedziała, czy udowodniono by ten romans, czy przyznałaby się do niego i jakby to wyglądało, ale taki wątek w tej sprawie był. Cała ta sprawa odbiła się zresztą w ogóle szerokim echem w mediach, wszelkie jej wątki, była bardzo głośna, i z tego powodu proces został przeniesiony do hrabstwa Fremont. Ponieważ media dosłownie szalały i trudno byłoby na miejscu znaleźć jakiegokolwiek członka ławy przysięgłych, który miałby neutralny stosunek do sprawy. No, koniec końców proces nie wystartował. Barry i jego córki odetchnęli, ale wydaje się, że jest to bardziej taka postawa życzeniowa i medialna. Ponieważ tak naprawdę sprawa nie jest zamknięta, a Barry jest cały czas w kręgu zainteresowania prokuratury i policji. W każdej chwili można wnieść przeciwko niemu oskarżenie. O ile Barry rzeczywiście jest całkowicie niewinny, to pewnie nie musi się martwić, bo dowody się nie znajdą siłą rzeczy. Ale jeżeli tak nie jest, to raczej nie będzie mu dana zupełnie spokojna przyszłość. Z drugiej jednak strony trzeba mieć na uwadze, że to DNA, ale również fakt, że obrona, która powiązała je z przestępcą napadającym na kobiety, nie przedstawiła tak naprawdę żadnych scenariuszy tego, o co tam mogło chodzić. Czy ten mężczyzna, o którym mowa, w tamtym czasie był w ogóle w miejscu, w którym napadnięto na Susan?
A przecież gdyby to miał być ktoś obcy, kto napadł na nią przypadkiem, to musiałaby pewnie rzeczywiście zaginąć podczas tej przejażdżki rowerowej. Jakie więc znaczenie ma DNA w jej samochodzie? Skąd się tam wzięło? Kiedy zetknęła się z tym mężczyzną? Czy udałoby się udowodnić jego jakikolwiek kontakt z Susan? Czy zbadano jego telefon, maile, czy kiedykolwiek tych dwoje widziano razem? Wydaje się, że byłyby to bardzo ważne tropy. Nawet istotne z tytułu winy lub niewinności Barego. Przecież gdyby się okazało, że ten zbir kręcił się w tamtym czasie w pobliżu na przykład domu Susan czy samochodu, to wątpliwości co do winy Barego byłyby już naprawdę duże. Tak czy inaczej, trzeba jednak przyznać, że Barry sam sobie nie pomaga. Nie jest to człowiek, który budzi zaufanie i robi wrażenie kryształowego. Bo opowiem wam jeszcze o czymś, co pewnie mogłoby być mroczną, ale śmieszną anegdotą, gdyby nie to, że sytuacja no nie nastraja do śmiechu. Otóż Barry, przyłapany, przyznał się do fałszerstwa, polegającego na oddaniu głosu w wyborach w 2020 roku na ówczesnego prezydenta Donalda Trumpa. Co samo w sobie można sobie jakoś wytłumaczyć, gdyby nie to, że zagłosował też za zmarłą żonę. Jak wyjaśnił, bo ona i tak by tak zagłosowała, chciałaby tego, zgodziłaby się z nim. To tylko dlatego, że chciałem, żeby Trump wygrał. Po prostu pomyślałem, dam mu jeszcze jeden głos. Uznałem, że wszyscy ci inni faceci oszukują. Wyobrażam sobie minę agenta FBI, który rozmawiał z nim właśnie o tym głosowaniu już w kwietniu 2021 roku, co przytaczam za CBS News, które zauważa też, że to Trump wielokrotnie powtarzał twierdzenia o oszustach i sfałszowanych wynikach wyborów. I co prawda mógł mieć rację, jak widać, choć eksperci twierdzą, że nie znaleziono dowodów na powszechne oszustwa, które mogłyby zmienić wynik wyborów. Morfiu wytłumaczył agentowi, że nie wiedział, iż wypełnienie karty do głosowania w imieniu współmałżonka jest nielegalne. Ciekawe, czy wie, że odbieranie komuś życia jest nielegalne, bo może też nie wiedział i trochę się przez to narobiło. Kto wie. Za fałszerstwo został ukarany grzywną i dodatkowo kosztami sądowymi w wysokości $600. Ale pewnie uważa, że było warto, bo jeszcze może się odkuć. Jak już wiecie, dokładnie 2 maja 2023 roku 55-letni Barry złożył pozew przeciwko prokuratorom i śledczym i oczekuje na odszkodowanie, jeśli dobrze mu pójdzie. A występuje przeciwko ponad 20 prokuratorom i funkcjonariuszom organów ścigania. Za, cytuję, nieodwracalne nadszarpnięcie jego imienia i reputacji. Spiskiem mającym na celu naruszenie jego stanowych i federalnych praw konstytucyjnych. Jednak i prokuratura wraz z policją nie spoczywa na laurach. Co prawda wydaje się, że trop prowadzący jeszcze do niedawna do odległego i górzystego regionu w pobliżu dawnej rezydencji państwa Morfiu urwał się, gdy 5-metrowa warstwa śniegu stopniała. Nie wiadomo, czy to koniec poszukiwań na tamtym terenie. I skąd w ogóle pomysł, że ciało może gdzieś tam być, na ile mocny to trop? I czy są inne tego typu? Przez pewien czas spore nadzieje wiązano też z dziennikiem kobiety, który zapewne zawierał bezcenne informacje. Ale w czasie którejś z rewizji w domu małżeństwa śledczy znaleźli fragmenty spalonej w kominku domu jakiejś książki czy zeszytu. Czy mógł to być pamiętnik? Nie wiadomo, ale pewnie nie bez powodu ktoś palił takie zapiski. Przypuszczam, że nie była to książka telefoniczna. Choć, kto wie, może pamiętnik się jeszcze znajdzie. Obiecujący wydaje się też wątek podejrzeń, jakie wobec Barego żywili od razu jego współpracownicy. Kiedy zrozpaczony mąż w mediach błagał o powrót żony, jego koledzy z pracy zastanawiali się, dlaczego tak dziwnie zachowywał się w hotelu. Bardzo długo się kręcił, zamiast pędzić szukać żony. Coś przepakowywał, gdzieś wychodził, wracał, a tak w ogóle to gdy w końcu opuszczał pokój hotelowy Holiday Inn i żegnał się z nimi, uświadomili sobie, że śmierdzi wybielaczem. Zostawił także kosz na śmieci wypełniony podartą korespondencją, którą później oddano śledczym. Ale czy ktoś poskładał kiedykolwiek te puzzle? Co to były za papiery? Dlaczego je zniszczył? Czy coś wniosłyby do sprawy? Nie wiadomo. Ale może gdy w dowodach posłucha, uda się zrekonstruować te papiery. I jest jeszcze jeden alarmujący wątek. Morfiu zataił fakt, że jadąc wtedy do pracy, zboczył z drogi i to w bardzo specyficznym punkcie.
pojechał w kierunku miejsca, w którym znaleziono kask rowerowy jego żony. Oczywiście później. Policja zapytała go, dlaczego nie powiedział, że tam był. Kłamał, że udał się normalną drogą do pracy, jak zawsze. Jak to możliwe, że przypadkiem w dzień, w którym ujawniono zniknięcie jego żony, był akurat tam, gdzie jej kask? Później powiedział, że podążył za łosiem, który przechodził akurat przez ulicę i poszedł w tamtym kierunku. No przecież on nie mógł przepuścić takiej okazji. Ale że był tam ten kask, jak się potem miało okazać, to był czysty przypadek. Może i nie da się udowodnić, że żadnego rogacza tam wtedy wcale nie było, ale Tisha Levi, kosmetyczka, przyjaciółka Suzanne, powiedziała The US Sun, on wie, że jej nie znajdą i o tym świadczy jego pozew, więc nigdy nie okaże mu współczucia, którego się domaga jako ofiara systemu prawnego. On wie, gdzie ją umieścił. Albo raczej powinnam powiedzieć, on myśli, że zrobił to tak sprytnie, że nigdy jej nie znajdą. Ale ja myślę inaczej. Mogą coś znaleźć. Jutro może minąć 30 lat, ale myślę, że coś się w końcu wydarzy. Kobieta jest przekonana, że Baremu chodziło wyłącznie o pieniądze. I wydaje się, że The US Sun zgromadziło przesłanki, które świadczyłyby, że tak właśnie było. W dniu 1 czerwca 2020 roku Barry złożył wniosek o opiekę prawną nad Suzanne. Chciał podpisywać dokumenty w jej imieniu i sprzedać ich nieruchomość w Indianie i potem w Colorado. Aby wyegzekwować swoje roszczenie, jak ustalili dziennikarze, napisał, że Suzanne została przecież uznana za ubezwłasnowolnioną na mocy prawa stanu Indiana, ponieważ nie można jej zlokalizować. 6 czerwca 2020 roku Barry sprzedał nieruchomość pary w Arkadii w stanie Indiana za 750 tysięcy dolarów. Potem dokonano serii depozytów na rzecz Barego na łączną kwotę 70 tysięcy dolarów. Sprzedał też Range Rovera Suzanne, niezabudowaną działkę za 150 tysięcy dolarów, a następnie w marcu 2021 roku sprzedał dom pary, w którym Suzanne mieszkała, gdy zniknęła, za ponad 1,5 miliona dolarów. Sporo ponad. I wynajął luksusowy apartament. Tłumaczył, że sprzedał dom, bo cała ta okolica przypominała mu o żonie, o jego wielkim nieszczęściu. Cierpiał z tego powodu. Ale po wyjściu z zakrat pozostał w tej samej okolicy. Sheila Oliver, przyjaciółka z dzieciństwa Suzanne, powiedziała detektywom, pieniądze zawsze były między nimi ogromnym problemem. Barry bardzo kontrolował finanse, w tym wszelkie wydatki Suzanne. Nie stawajcie między Barrym a jego pieniędzmi, powiedział mediom brat Suzanne, Andrew Moorman. Cokolwiek dzieje się pod kątem prawnym, pod takim ludzkim, dla bliskich Suzanne wszystko jest w tej sprawie jasne. Dlaczego? Tisha, przyjaciółka, wyjaśnia prosto i chyba dość sensownie. To wszystko jest z jego strony przedstawieniem. Bo co jeśli ona naprawdę by wróciła? Przecież występował w mediach, zwracał się do niej o to. Zachowywał się tak, jakby wiedział, że gdzieś tam jest i go słyszy. Powiedzmy, że po 6 miesiącach ją znaleźli, żywą. Albo uciekła od swojego porywacza. A ty sprzedałeś wszystko, cokolwiek kiedykolwiek miała. Dlaczego miałbyś to robić, jeśli myślisz, że tylko zaginęła? Moim zdaniem zrobiłbyś to tylko dlatego, że wiesz, że ona nigdy nie wróci. I wiesz dlaczego. Analizowała przyjaciółka Suzanne. Co ciekawe, przyjaciele uważają, że złożenie pozwu o odszkodowanie przez Barego w rocznicę zniknięcia jego żony to sprytny ruch taktyczny, który ma odwrócić uwagę od tego, kto tu tak naprawdę jest ofiarą. Barry wie, że jego sprawa nie jest zamknięta, cały czas jest na radarze. Media znów będą pisać o jego zaszczutej jak zwierzę żonie, bo te okołomyśliwskie metafory cały czas się przewijają w publikacjach i robią ogromne wrażenie. A on chciał, aby pisano o nim jako o ofierze systemu, którą przecież może stać się każdy przez pomyłki prawników i policji. Znalazł też sposób, by uwiarygodnić swoją rozpacz po zniknięciu żony, która jednak przecież od 2 lat miała romans ze swoim kolegą z liceum, ze swojego rodzinnego miasteczka i chciała rozwodu. Uważała męża za despotę, tyrana i człowieka bezwzględnego. A on błaga spłakany w mediach o jej powrót, ale wytłumaczył, że popełniła błąd, zdradziła go, bo nie była sobą.
Barry powiedział ABC News, mieliśmy wspaniałe życie, wspaniałe małżeństwo. Była kochająca i oddana i była dobrą matką. A ja muszę pamiętać, że przez te ostatnie kilka lat przed zniknięciem przechodziła chemioterapię, cierpiała, to był bardzo ciężki czas i podjęła kilka złych decyzji. Ale to przez problemy z chemioterapią i lekami. Ogólnie znali się jak łyse konie, byli pokrewnymi duszami. Dorastali w tym samym rodzinnym mieście Aleksandria w stanie Indiana. Poznali się w szkole średniej. Suzanne była popularna i lubiana. Barry, nie krył, był gwiazdą bejsbola. Sugerował, że pasowali do siebie pod każdym względem. Urody, ambicji, charakteru. Zapytano go, czy nie zrobił na nim wrażenia fakt, że ostatnia wiadomość wysłana była przez jego żonę do jej ukochanego, a nie do męża. Nie zdenerwowało go to? Barry oświadczył, że może i miał złamane serce, ale potem zrozumiał, że jego żona wyglądała na tym zdjęciu na pijaną, na tym, które było ostatnim dowodem jej życia. Jego ostatni SMS do Suzanne został wysłany 11 maja 2020 roku. Złożył jej życzenia dotyczące leczenia. Suzanne dwa razy walczyła z chłoniakiem w odstępie kilkudziesięciu lat. Oczywiście odpowiedzi się nie doczekał. Jestem bardzo ciekawa, jak wy widzicie tę sprawę i przede wszystkim osobę Barry'ego. Czy faktycznie wierzycie, że to nie on? Czy jego łzy są dla was szczere, czy krokodyle? Czy te liczne kłamstwa, oszustwa, potem te wszystkie finansowe harce, sprzedaże domu, samochodu, mogą być tylko przypadkowe i o niczym nie świadczyć w kontekście zniknięcia Suzanne? Czy Barry to tylko cwaniaczek? Drobny oszust, który kocha pieniądze i Donalda Trumpa, no i poroże jeleni, ale jednak nie bezwzględny sprawca. Czy może jednak sądzicie, że nie da się wyjaśnić tego, iż nie pędził do domu, śmierdział wybielaczem, wcześniej zboczył z drogi w miejsce, w którym potem znaleziono kask? Czy dla was ta plastikowa skówka w pralce jest mocnym dowodem? Co się stało z framugą drzwi? Dlaczego zaraz po zniknięciu Suzanne nie miała już nic? Bo sprzedał wszystko. Jednocześnie występując w mediach z błaganiem, by wróciła, rzekomo wierząc, że żyje. Czekam już, kochani, na wasze komentarze. Bardzo serdecznie zapraszam was na mój drugi kanał, Szeptanki True Mysteries, gdzie naprawdę mnóstwo ciekawych tematów, również takich trochę kryminalnych, ale z wątkiem parapsychologicznym, choć nie zawsze. Czasami po prostu bardzo tajemniczych i trudnych do racjonalnego wyjaśnienia, choć może nie jest to niemożliwe. I są tam też wasze prawdziwe, niesamowite opowieści. Zapraszam na Facebooka, Instagram, Spotify, TikToka, a jeżeli chcielibyście wesprzeć ten kanał, to również na Patronite. Link w opisie. Ale niezwykle ważnym gestem jest również łapka w górę czy komentarz. To nie kosztuje nic, a kanał się rozwija. Tak jak dzięki waszym subskrypcjom i polecaniu go, czy to znajomym, rodzinie, czy na przykład na różnego typu grupach. Dziękuję, buziaki, pa pa!